ну все великолепно, все позитивно. Мало людей, очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Очень мало народу, мадам. Погоди. Очень. Погоди, беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Żarty na bok, bo oto pojawił się projekt specustawy, która ma zresztą 328 stron. Specustawa zwana tarczą antykryzysową lub jak kto woli ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nic dziwnego, że wymyślają nazwy własne dla tych dokumentów. Tak więc do rzeczy. Tarcza antykryzysowa, strona 152, artykuł 52. W ustawie z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, mowa tu o Uber Lex, w artykule 6 wyrazy 3 miesięcy zastępuje się wyrazami 9 miesięcy. Sprawdźmy to. Artykuł 6. Podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane uzyskać licencję, o której mowa w artykule 5b ustęp 2 punkt 2 ustawy zmienianej w artykule 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. A ustawa Uber Lex weszła w życie 1 stycznia. Okres przejściowy został więc wydłużony do 1 października 2020 roku. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Nasuwa się jednak pytanie, bo to, że okres przejściowy został wydłużony, nie znaczyłoby w zasadzie nic, gdyby firmy, które posiadają już licencję pośrednika, czyli Bolt i Uber, byłyby zobligowane do przekazywania zleceń tylko i wyłącznie kierowcom, którzy spełniają już wymogi. Oznaczałoby to, że wyrobienie licencji pośrednika przez Bolta i Ubera było gwoździem do trumny przewozów. Na całe szczęście tym razem ktoś pomyślał i w tarczy antykryzysowej na stronie 242 znajdziemy zapis, który informuje nas, że firmy, które posiadają już licencję pośrednika, w dalszym ciągu mogą przekazywać zlecenia kierowcom, którzy nie zdążyli wyrobić licencji bądź wypisów licencji. Wiemy już więc na pewno, że zarówno Bolt, jak i Uber będą mogli przekazywać zlecenia kierowcom, którzy nie zdążyli dopełnić formalności do dzisiaj. Ale w zasadzie co to dla nas oznacza? Po pierwsze, kierowca musi uzyskać licencję bądź jej wypis nie do 1 kwietnia, a do 1 października 2020 roku. Mamy więc naprawdę sporo czasu. Po drugie, kontynuując współpracę z Boltem czy z Uberem, nie musimy już martwić się o taksometry. Przynajmniej do 1 października. Po trzecie, pół roku to wystarczająca ilość czasu, żeby dopracować wszelkie rozporządzenia i przygotować się na zmiany. Mowa oczywiście o rozporządzeniu o aplikacji zastępującej taksometr oraz o rozporządzeniu o elektronicznej kasie fiskalnej, o której był poprzedni film. Po czwarte i co najważniejsze, do października możemy jeździć na starych zasadach. I słuchajcie, to chyba pierwsza dobra wiadomość od kiedy koronawirus pojawił się w Polsce, od kiedy mamy kryzys. Zdaję sobie sprawę, że ciężko mówić w tym momencie o sukcesie, kiedy nasz rynek przebił dno praktycznie. Kursów nie ma, imprezy odwołane. Wielu kierowców jest w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej. Mimo to naprawdę cieszę się, że mogłem wam przekazać takie wieści, a nie inne. To tyle. Jak zwykle zapraszam do mojego Instagrama. Dzieje się tam nieco więcej niż tutaj. A wszystkich, którzy szukają dobrego, sprawdzonego partnera Uber, Bolt, Freenow, Glovo lub Uber Eats, zapraszam do współpracy z Evelstar.